wydarzyło się od wycieczki Edwarda, zapomniał już o wyspie. Ale wyspa pamięta go, jakby to było wczoraj. Wyspiarskie przygody Edwarda zostawiły na nim duże wrażenie. Muszę wrócić. Ale tym razem nie mogę iść z pustymi rękoma. Ta wyspa i jej mieszkańcy zasłużyli na prezenty z mojego kraju. Wyrusza w ekscytującą podróż. Ciekawe, czy ona mnie rozpozna. No to czas ruszać. A tak, i kwiat dla pięknej kobiety. Ale dostanie się na wyspę nie jest łatwe. Niestety nie ma żadnego kursu na trasie, której potrzebuje Edward. Ale gdy masz trochę uroku osobistego i pieniędzy, wszystko da się załatwić. Zabierz mnie na bezludną wyspę. I tak Edward rusza na wyprawę. Pojawia się wyspa, a na brzegu jest ona! Łódź? Na mojej wyspie? To znowu ten dziwny chłopak! O, ona jest w ciąży? A nie, to tylko arbuz. To świetny żart. Dobrze znowu tu być. Pamiętasz mnie? Wisiorek, pamiętasz? Jeszcze nikt nie wrócił tu z własnej woli. To musi być przeznaczenie. Prawdziwy dżentelmen zawsze przynosi kwiaty. To dla ciebie. Wow, na tej wyspie nie ma jeszcze takiej rośliny. Miejmy nadzieję, że urośnie tak wielka jak ta. Tutejsza ziemia jest bardzo żyzna. A może to dzięki talentowi ogrodniczki? Wow, jesteś profesjonalistką. Niestety sztuczne kwiaty nie rosną nawet w najlepszej ziemi. Ale może jej nie mówmy. Gdy lubisz dobre towarzystwo, wszędzie możesz się dobrze bawić. Chcę na zawsze zapamiętać ten dzień. Zróbmy zdjęcie. To aparat. Tutaj jest obiektyw, a tu wychodzą zdjęcia. Ale na razie jedyne, co robi na niej wrażenie, to kolorowa obudowa. Siadaj, zrobię ci zdjęcie. Teraz czekamy i gotowe. To musi być magia. I koniecznie musimy zrobić sobie razem selfie. Wow! Ale tu gorąco. Może poszukamy cienia. Ta jaskinia będzie idealna. Chce mi się pić. Uwielbiam gazowane napoje. Hałasujący kamień? Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Spróbuj. Jest pyszny. Ostra woda. Chwila. Jest słodkie. A tymczasem zdjęcie jest gotowe. Zobacz, to ja, a to ty. Ona chyba też chce się czymś pochwalić. Zobacz, narysowałam nas. To ja, a to ty. Wygląda jak prawdziwe, prawda? Ta wystawa wymaga ulepszenia. Oderwij metalową zawleczkę od puszki napoju. Co jeszcze tu mamy? Sznurek, nóż i jeszcze jedna puszka. Przetnij z boku zawleczkę. Przymocuj zdjęcie. Załóż na sznurek. I ozdób ściany jaskini. Ale jej się podoba. Każdego dnia poznajesz coś nowego. Plecak Edwarda jest pełen skarbów. Chcesz poznać kosmetyki? To cień do powiek. A to szminka. Kobiety używają tego, żeby ozdobić twarz. Ozdobić? Ja wiem wszystko o barwach wojennych. Nie tak. Szminka jest do ust. Ust? Też tak umiem. Nie mnie. Szczerze, makijaż nie jest ci potrzebny. Główna wada wyspy to to, że nie ma tu co robić. Ale Edward coś wymyślił. Tropikalne kręgle. Potrzeba tylko kilka ananasów i dwa kokosy. Zrób otwory w kokosach.
Kule są gotowe! Zaczynamy grę! Ustaw ananasy jak kręgle. To proste. Włóż w palce kokosa o tak. I potocz w stronę ananasów. Tak, strike! Teraz twoja kolej. Oczywiście, ona jest silniejsza i celniejsza od Edwarda. Mógłby się niejednego od niej nauczyć. Odrobina romantyzmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Zamknij oczy i czekaj. Nie podglądaj, to niespodzianka. Kolacja w dziczy? Co może być bardziej romantycznego? Mam nadzieję, że spodobają jej się ozdoby i prezentacja. Nasz piknik będzie idealny. Ostrożnie, już prawie jesteśmy na miejscu. Możesz otworzyć oczy. Smacznego! Co on zrobił z jedzeniem? I dlaczego je jakąś metalową rzeczą? Pokrojone jedzenie faktycznie jest smaczniejsze. Czas na deser. Jedzenie arbuza łyżką? To proste i jest pyszny. A skorupa? Nie wyrzucaj, mogę z niej zrobić bieliznę. Czy to nie wygląda na mnie dobrze? Hej, prowadzę ekologiczny styl życia! Każda wyspa ma swoje sekrety. Ciekawe, dokąd prowadzą te strzałki. Edward chce iść na poszukiwanie skarbów. Ale ścieżka kończy się przy skale. Nie ma problemu, mamy linę. Teraz musimy tylko na niej przelecieć. Zawiąż dobrze linę. Złap koniec. I leć! Jak Tarzan. Teraz twoja kolej. Idealnie. Ruszamy dalej. To nie koniec poszukiwania skarbów. Chodząc po lesie trzeba uważać. Bo można potknąć się i upaść. Ojejku! Te mieszczuchy są takie niezdarne! Jesteś cały brudny! Nie podoba jej się to błoto. Mam pomysł. Dziurawa torba i woda. Razem dają świetny prysznic. Nie musisz mi dziękować. Ty tak poważnie? Nie wystarczy ci wodospad. Po co taki lifehack? Użyj mózgu. W lesie trzeba uważać. Hej, ostrożnie! Ktoś pozostawiał pełno pułapek. Mieszczuch łatwo w nie wpada. Jesteś jak dziecko. Nie ma czasu odpoczywać. Mamy przed sobą jeszcze dużo przygód. Jest czas na pracę i jest czas na jedzenie. Po raz pierwszy spróbowała chipsów. O, tropikalny deszcz. To było nieoczekiwane. Gdzie się schować? Dobrze, że Edward ma płaszcze przeciwdeszczowe. A dokładniej duże worki na śmieci. Wychodzi na to samo, tak długo jak nie zmokniemy. Ale za to jest problem z papierem toaletowym. A to pech. Ale mamy tubę po chipsach i rolkę suchego papieru. Zrób nacięcie w tubie. I włóż do środka papier. Ma idealny rozmiar. Wyciągnij koniec. Łatwe, prawda? Super! Muszę lecieć. Pojawiają się strzałki. Nasza para musi zbliżać się do celu. Ciekawe, czy to skarb? Czy fontanna młodości?
Wow! Skrzynia ze skarbem! Jesteśmy bogaci! Popatrz na to wszystko. Złote kielichy, biżuteria. Możemy wrócić do mojego kraju i kupić wielki dom. I jeszcze wystarczy na jacht. Przymierz biżuterię. Jesteś prawdziwą księżniczką. Ale chyba jest tu ktoś jeszcze. Halo, gdzie jesteś? O nie, dziewczyna została porwana, co znaczy, że to nie koniec przygód Edwarda na wyspie. Nie może odejść, kiedy jego dziewczyna ma kłopoty. Podobał ci się nasz filmik o tajemniczej wyspie? Martwisz się, co będzie z naszymi bohaterami? Jak myślisz, co stanie się dalej? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych śmiesznych filmików od Trum Trum Select.